Grzegorz Matusiak, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy ponownie. I pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma Obywatelska. Pierwszą część naszego spotkania zakończyliśmy pytaniem, na które do końca nie usłyszeliśmy odpowiedzi, a mianowicie, dlaczego to podatnicy muszą zapłacić czy wysupłać pieniądze na rekompensaty dla emerytów za odebrany im wcześniej deputat węglowy, choć, tak jak powiedziałem, tak naprawdę jest to zobowiązanie firmy czy przedsiębiorstwa wobec pracownika, zobowiązanie wynikające z układu zbiorowego, a nie na przykład z kodeksu pracy. Pewno dlaczego? Tak, panie redaktorze, pewno gdybyśmy żyli w takim czystym, gospodarczym układzie kraju, to słowo i to sformułowanie jest bardzo słuszne. Nie powinny tymi obciążeniami, nie powinniśmy obciążać podatników innych Polaków. Ale my, dochodząc do tej gospodarki rynkowej, wchodzą w jej sprawne funkcjonowanie, w przeszłości zbudowaliśmy kilka różnych takich pomostów płacowych. Umówiono się wtedy, że ten górnik jako część uposażenia będzie dostawał ekwiwalent, że kolejarz, który funkcjonuje i dziś jest na emeryturze, też otrzymuje ekwiwalent. I przypomnę, że to jest 250 tysięcy ludzi, którzy 400 milionów z roku otrzymuje i będą je otrzymywać. Mówimy o kolejarzach. O kolejarzach będą otrzymywać dalej. Umówiliśmy się, czy rząd się umówił, że wyraża zgodę na to, żeby energetykom też część energii płaciło państwo czy firma, tak? Która należy też do Skarbu Państwa. Więc przyzwoitość wymaga tego, żeby kiedyś powiedzieć tak. Zaczynamy od tego momentu, umawiamy się, że zrekompensujemy, przyjmiemy jakieś jeden czy dwa elementy, które dzisiaj funkcjonują w tym systemie, a mamy je dwa. Pierwsze to przede wszystkim, że wypłacamy już emerytom, rencistom z kopalń zlikwidowanych i tak jak mówiliśmy również tym pracownikom kolei z budżetu państwa, tak? I mamy drugich, którzy będą mieli wypłacony jednorazowy z budżetu państwa i moglibyśmy do tego doprowadzić. Umawiamy się, dajmy im możliwość. Pewno większość. Do tego za chwilę wrócimy. Do tego za chwilę wrócimy, bo wiem, co już pan poseł ma na myśli. Ale ja bym chciał nie uciekać od tego pytania. Zwrócić uwagę od tego. Zamknijmy ten rozdział uczciwie i rzetelnie, powiedzmy Polakom i górnikom. Tu macie, a resztę będziemy wliczać w uposażenie. Wy potem musicie zarobić tyle, żeby wam nie za chwilę trzeba było panie dawać pośle, ekwiwalent. Przejdziemy do tego za chwilę. Ja jednak mimo wszystko zadam to pytanie również panu posłowi, panu Grzegorzowi Matusiakowi. Panie pośle, dlaczego państwo przejmuje na siebie zobowiązania, które tak naprawdę są zobowiązaniami firmy? Przypomnę, że górnictwo wchodząc w 2016 rok miało kolosalne zadłużenia. Oblicza się, że około 13 miliardów złotych. Dziś, żeby ten surowiec był strategiczny, muszą być inwestycje. Dziś spółki górnicze nie są w stanie wziąć na siebie ciężar za uczynienia za deputaty węglowe. Państwo oczywiście w ramach prawa, jak i w ramach możliwości finansowych budżetu stara się to zrekompensować tym naszym górnikom. Ja uważam, że jeżeli chodzi o tą rekompensatę, czy z budżetu państwa, czy ze spółek, to tak jak mówię, no dzisiaj spółki muszą pracować na to, żeby inwestować, żeby tego surowca nie zabrakło do 2050 roku. Również można powiedzieć, dlaczego policjant, dlaczego sędzia. Mamy dużo takich zawodów, które są finansowane z budżetu państwa. Dzisiaj wiemy, że energia jest strategicznym celem gospodarki i musimy o tą energię po prostu mieć własny surowiec. Dobrze, wróćmy więc do tej kwestii, która także budzi wiele wątpliwości. A mianowicie, czy powinna to być wypłata jednorazowa, po wypłaceniu której właściwie emeryt rezygnuje z dalszych roszczeń dotyczących ekwiwalentu czy w ogóle deputatu? Czy też powinno to wyglądać w ten sposób, a domyślam się, że właśnie Platforma i pan poseł Gadowski za chwilę stanie w obronie tej koncepcji, czy też powinno to wyglądać w ten sposób, że my jakby rekompensujemy to, czego nie wypłaciliśmy przez kilka lat, ale potem bierzemy na siebie dożywotnie wypłacanie tego deputatu. Taka jest koncepcja Platformy, tak? Panie redaktorze, no nie do końca. To byłoby idealnie i może za dobrze, gdybyśmy rekompensowali od razu wszystko, 6 lat, bo tu mówimy mniej więcej 10 tysięcy, to jest ten ekwiwalent za 6 lat, a tu jesteśmy dopiero 3 lata, tak?
ta ustawa mówi o tym, że dajemy ekwiwalent jednorazowo 10 tysięcy złotych i zamykamy drogę do sięgnięcia po tą wypłatę. My uważamy, jakby kończymy temat, to jest chyba dobre określenie, tak? Czyli wypłacamy rekompensatę i zamykamy temat, bo te osoby pewno będą gdzieś tam jeszcze przez sądy dochodziły swoich rzeczy i tak dalej o skuteczności tej czy wcześniejszych działań. No tak, ale ja mówię o tym, jak to wygląda w zapisie tej ustawy. Natomiast w zapisie, tak jest w zapisie dzisiaj. Natomiast Platforma uważa, że dajmy ludziom prawo wyboru. Jak ktoś chce wziąć te 10 tysięcy, to niech weźmie. A jeśli ktoś nie chce i chce do końca swoich dni, do końca swojego życia brać co roku, tak jak robią to emeryci górnicy z kopalń likwidowanych, tak to biorą kolejarze, ten ekwiwalent raz w roku, tak, to niech to biorą. Panie redaktorze, ja jestem tego świadom, że wielu tych emerytów, rencistów, wdowy, wdowcy i dzieci tych osób wezmą ten ekwiwalent jednorazowo, a toż z jednego powodu. Dają, to biorę. Jestem starszy, nie wiem, co ze mną będzie, jak długo pożyję, biorę teraz. I dzisiaj, gdyby się rząd nie upierał, to by wyszedł z twarzą, stworzyłby projekt ludzki, tak, dla tych górników. Między tym, a tym, tamci biorą, do końca życia udaje się im, dlatego że im kopalnie zlikwidowali, a nam dlatego, że ciężko pracowaliśmy, do emerytury się zabiera. Mówię o kolejnym podziale ludzi, górników. Myśmy powinni dążyć do tego, żeby ten rozdział podziału zawężać, zamykać jak najmniej. Dobrze. Ja spotykam się z opinią raczej pozytywną dotyczącą tego projektu, ponieważ górnicy, emeryci czekali blisko 3 lata na rozwiązanie tego problemu. Znalazł się sposób na rozwiązanie tego problemu. Ja tutaj chylę czoła przed panem wicepremierem Morawieckim, że stara się uporządkować powiedzmy tą sytuację dotyczącą zobowiązań budżetu państwa w stosunku do różnych przedsiębiorstw. W związku z tym uważam, że ta akurat sytuacja, która ma miejsce, rozwiąże w większości problem dotyczących deputatów węglowych dla górników i emerytów. 2,5 miliarda znaleźć w budżecie i to jeszcze powiedzmy z końcówką roku, to jest naprawdę nie duży wysiłek. Ale właśnie, no 2,5 miliarda to jest duży wysiłek, to jest olbrzymi wydatek dla budżetu. No fajnie, że się pieniądze znalazły. Ale z drugiej strony, gdyby to wypłacać cyklicznie, regularnie, no to właściwie wydaje się, że być może to obciążenie trwałoby przez wiele lat, no ale jednorazowo nie byłoby aż takim dużym obciążeniem dla budżetu. To jest porządkowanie polskiej gospodarki, porządkowanie budżetu państwa i pan wicepremier Morawiecki ma taką strategię co do powiedzmy słuszności, jeżeli chodzi o formułowanie budżetu, żeby ten temat po prostu raz rozwiązać i dać szansę przede wszystkim tym, którzy mają możliwość skorzystania z tych świadczeń rekompensaty. Pan poseł, panie redaktorze, no słusznie kolega mówi, pan premier Morawiecki. A ja bym chciał, żeby głos zabrał pan minister energii, czy wiceminister odpowiedzialny za górnictwo. No pan premier Morawiecki Ślązaków, górników wyprowadza w pole. Mówi im, daje 10 tysięcy, ale wcześniej złóżcie oświadczenie i deklarację, że rzekacie się deputatu, no ja wam później wydam 10 tysięcy złotych. Ja bym chciał, żeby minister do spraw górnictwa ze Śląska, posłowie ze Śląska dali radę i powiedzieli naszym górnikom, my tak jak pracownicy kolei też jesteśmy mocni, wspólnie ze związkami zawodowymi przeprowadzimy taką operację, że jak chcecie, to weźmiecie od razu 10 tysięcy, jak nie, będzie was mniej czy więcej, to będziemy to wypłacać do końca waszych dni, do końca waszego życia. O to chodzi. Tu musi wziąć się po prostu do roboty i mocno otrząsnąć minister energii, wiceminister od energii odpowiedzialny za górnictwo. Tu nie czujemy tej siły. No jak to się udało kolejarzom, panie redaktorze, załatwić, że grupa 250 tysięcy ludzi ponad bierze co roku 400 milionów złotych z budżetu. Ale może to korygować premier Morawiecki. No to tak? Może pan złożyć... Ja jestem daleki od tego, żeby kolejarzom brać te pieniądze. Ja pokazuję,
jaką siłą było wtedy to, że ci ludzie z ministerstwa. To bardzo nieuczciwe stwierdzenie, że pan minister Tobiszowski i Tchórzewski nic nie robili w tej sprawie. Gdyby nie ich zaangażowanie, dzisiaj byśmy dalej dyskutowali, w jaki sposób wypłacać, w jaki sposób zrekompensować. Dziś jest decyzja, która po prostu dla mnie jest, jak to się mówi, możliwością tego budżetu i możliwością ram prawnych. Państwo też również mogli ten deputat węglowy utrzymać, prawda? A że się wypowiedzieli skutecznie i te osoby, które zostały, powiedzmy, już na marginesie tej ustawy, one mają wypowiedziane skutecznie za waszych czasów, jeżeli chodzi o możliwość deputatów węglowych. Dlatego też szukamy innego rozwiązania, żeby tym ludziom też dać szansę na to, żeby po prostu poczuli się, że są w państwie polskim sprawiedliwym. No, przypomnijmy, że my mówimy też, przynajmniej tak mi się wydaje, że pan poseł Grzegorz Matusiak ma tu na myśli osoby, które no jakby podpisały się pod znowelizowanym układem zbiorowym, z którego już prawo tak do deputatu nie wynikało i szacuje się, że to jest grupa od 6 do 9 tysięcy osób. Są tak? No ale to jest, panie redaktorze, grupa. Te poprawki, które zgłaszały związki zawodowe, a pojawił się projekt w 2016 na początku roku, projekt obywatelski złożony przez prawie 130 tysięcy osób, które się podpisały przez górników w Sejmie, on między innymi miał prowadzić do tego, żeby jest najbliższy tym poprawkom, które ja składałem w imieniu Platformy Obywatelskiej. A co pan redaktor myśli, że moich kolegów to tak łatwo przekonać w Platformie, żeby zgodzili się nawet na wypłatę tych 10 tysięcy złotych, a co dopiero na taką formę? Polska inaczej patrzy na Śląsk, dlatego tym bardziej dziwię się ministrowi ze Śląska, posłom ze Śląska, że te poprawki odrzucają, że nie rozszerzają tego na szerszą grupę, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zostaje bez wypłaty ani tego jednorazowego świadczenia, ani deputatu. Na 235 tysięcy ludzi, grupa, nie wiem, 12, 13 czy 14 tysięcy złotych, to jest 100 milionów do budżetu, gdyby to rozłożyć na coroczne płatności przynajmniej tej części, co się zgodzi, nie byłoby z tym problemu. Ale panie redaktorze, mówimy o tym, że gospodarka się rozwija. Wskaźniki idą do góry. Nawet jakbyśmy rozłożyli, panowie, to mają dalej. Ja muszę pan poseł Grzegorz Matusiak. Ramy prawne, które zostały zawarte z tymi pracownikami, którzy zrezygnowali z deputatów węglowych albo wypowiedziano im, to są skuteczne wypowiedzenia prawne. Dziś ta ustawa nie ma możliwości wprowadzić im tej rekompensaty. Przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość zabrało deputaty, to nie Prawo i Sprawiedliwość przez ileś lat, można powiedzieć, to górnictwo dołowało. Dzisiaj są tego efekty i skutki. To, że mamy nadwyżkę budżetową, to trzeba zawdzięczać przede wszystkim panu Morawieckiemu, a druga rzecz, że jeżeli są możliwości wypłaty świadczeń rekompensacyjnych za utratę do bezpłatnego deputatu węglowego, to jest tylko zasługa pana ministra Tobiszowskiego, ministra Tchórzewskiego, którzy potrafili po prostu przeskoczyć tą barierę niemocy. Panowie, ja powtórzę to pytanie, na które jeszcze do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Otóż wiemy, że ten projekt ustawy, on tak naprawdę obejmuje jakieś 240 tysięcy osób, czy jak mawiają inni, 240 tysięcy rodzin. To jest naprawdę bardzo dużo. Owszem, jak wspominaliśmy przed chwilą, być może od 6 do 9 tysięcy osób jeszcze... Syn z ojcem pracuje, to w jednej rodzinie mieszkają. Jeszcze jest pewna grupa osób, które no, nie do końca się ucieszą z tego rozwiązania, ale miejmy nadzieję, że przyszłość przyniesie jakieś kolejne propozycje także dla tej grupy osób. Ale proszę mi powiedzieć, czy ten projekt ustawy, jeśli trafi na wspólną Komisję Budżetu i Komisję Gospodarki Narodowej w Senacie, czy on będzie jeszcze podlegał zmianom, czy też on po prostu już przejdzie ten proces legislacyjny do końca w takim kształcie, w jakim jest pan poseł Grzegorz Matusiak? Moim zdaniem przejdzie w tym kształcie, który jest, ze względu na czas, który obliguje tą ustawę do wypłaty tych świadczeń rekompensacyjnych. Mamy świadomość, że również na złożenie wniosków jest 21 dni, dlatego bardzo pilne jest, żeby ta ustawa została jak najszybciej podpisana przez pana prezydenta i weszła w życie. To umożliwi składania wniosków, jak i również później wypłatę tych świadczeń.
Bo tak jak wspominałem na początku, panie pośle, to właśnie pan poseł napisał list na przykład do Solidarności z taką sugestią, żeby jednak zaproponować pewne zmiany właśnie w trakcie obrabiania, przepraszam za to słowo, tego projektu przez Senat. Panie redaktorze, tak. Kiedy 13 października przeczytałem stanowisko Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego, 13 po uchwaleniu tej ustawy w Sejmie, kiedy to ten związek zawodowy 6 spotkał się z ministrem i miał tą ustawę, a 13 wydaje stanowisko negatywne do uchwalonej ustawy, to moim zdaniem to nie do końca jest poważne wobec górników. No ja rozumiem, cieszyłbym się, gdyby takie stanowisko było przedstawione na posiedzeniu komisji, na sali plenarnej, gdyby przedstawiciel Krajowej Izby Górnictwa Związku Zawodowego Solidarność przyjechał na posiedzenie, przedstawił swoje uwagi, przedstawił swoje poprawki, przekazał je któremuś z posłów, identyfikował się z tymi poprawkami, wtedy by była jakaś uczciwość. Tak, ale nie możemy tutaj odpowiadać w imieniu Solidarności, więc nie chciałbym pogłębiać tego wątku. Ja tylko pokazuję, że jest ostatnia szansa w tym, skoro tak przedstawiciele Związku Solidarność mówią, że się nie zgadzają. 18 października i 19. 18 jest ta połączona komisja z Komisją Budżetu w Senacie. I Senat po tej komisji będzie obradował nad tym projektem ustawy. Wszyscy mają jeszcze szansę, żeby te poprawki wnieść. Posłowie Platformy, senatorowie Platformy Obywatelskiej, te poprawki, które przedstawiłem, będą wnosili. Jest szansa ku temu, żeby dokonać tych zmian tego projektu, bo dopóty to tam będzie trwało w Senacie, to jest szansa na to, żeby rozszerzyć tą grupę osób, żeby doprowadzać, żeby dać wybór tym osobom skorzystania z tego ekwiwalentu albo dożywotnio, albo jednorazowo. I myślę, że w to wszyscy powinniśmy się złączyć, ale ja widzę, że pan poseł już kapituluje. Pan poseł ze Śląska, z Jastrzębia, gdzie są górnicy, mówi, no nie, nie będzie tam żadnych możliwości czego zmiany. Ja myślałem, że my wszyscy staniemy w Sejmie, posłowie ze Śląska i powiemy, kasy nie potrzeba za dużo, bo zostajmy przy tych 2 miliardach 350 milionów. Dajmy ludziom wybór, wypłacimy tym, co chcą i zmieścimy się w tej kasie, a to, co będzie dalej trzeba było co roku świadczyć, też znajdziemy, bo gospodarka ponoć się rozwija. No. Minister Morawiecki mówi, że to kwitnie. Nie ma problemu. Natomiast, żeby to zrobić... Ja też chciałbym zabrać głos w tym temacie akurat, bo powiem tak, pamiętamy Zieloną Wyspę. Wspaniała Zielona Wyspa, która dawała urodzaj i dawała możliwości naszym obywatelom. Te pomysły są wspaniałe, ale szkoda, że one nie były wdrażane za waszych czasów. Ja mówię tak, że trzeba po prostu uderzyć się w pierś, przyznać się do jakichś tam błędów i zachować, jak to się mówi, wstrzemięźliwość, bo takie wprowadzanie opinii publicznej w błąd, że to się należy, że to trzeba w ten sposób rozwiązywać, no szanowni państwo, no mieliście większość, mogliście decydować o tym i my byśmy możliwe, że nawet akceptowali to ze względu na sprawiedliwość. A wy państwo daliście jeden wybór. Albo deputat, albo praca. I to jest właśnie ten wynik, że dzisiaj musimy to wszystko, które po prostu zostało zmarnowane przez 8 lat, musimy naprawiać i staramy się to zrobić na tyle, na ile nas stać. Proszę państwa, musimy kończyć nasze spotkanie w popołudniowej audycji Temat do dyskusji. Jak powiedziałem na początku naszego spotkania, kwestia rekompensat za deputat to jest sprawa dziwna, bo wszyscy są za, ale jak państwo słyszą, jest cała masa uwag przeciw. Ale żeby pozwolić naszym gościom rozstać się z państwem jednym zdaniem podsumowania. Bardzo proszę, ale panowie, żeby to było jedno zdanie, bo już naprawdę mamy 17:52, musimy kończyć. Ja pragnę podziękować panu ministrowi energii, Krzysztofowi Tchórzewskiemu, jak i wiceministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu za zaangażowanie się w ten projekt, ponieważ ten projekt daje szansę na sprawiedliwość w naszej ojczyźnie. To był pan poseł Grzegorz Matusiak, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma. No ja apeluję do pana ministra Tchórzewskiego i wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo, by mocniej się zaangażowali, nie tylko oni, ale posłowie ze Śląska. W moim okręgu jest przynajmniej 5 posłów ze Śląska z Prawa i Sprawiedliwości, 1 z Kukiza, żeby zachęcili swoich senatorów, a w naszym okręgu jest jeden
dwóch senatorów też ze Śląska, związanych z górnictwa, żebyśmy te poprawki wprowadzili, umożliwili ludziom wybór, jak i poszerzyli grono osób uprawnionych. I wtedy na pewno wystarczy tych środków na realizację tego deputatu. Proszę Państwa, i tym oto zdaniem kończymy dzisiejsze spotkanie w popołudniowej porcji publicystyki Polskiego Radia Katowice. Państwa i moimi gośćmi byli pan poseł Krzysztof Gadowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję serdecznie bardzo. Dziękuję. I pan poseł Grzegorz Matusiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Yeah.